Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do naszej loży mędrców. Pana profesora Andrzeja Blikle. Pana profesora Krzysztofa Obuja. Pana doktora Michała Rutkowskiego. I panią profesor Elżbietę Mączyńską. Zapraszam. Szanowni Państwo, rozpoczynamy naszą dyskusję. Nie chciałbym zaczynać od tego, że wprost będę prosił Państwa o ustosunkowanie się do tych czterech przykładów, które mieliśmy, chociaż jak przypuszczam w swoich odpowiedziach Państwo do tego nawiążą. Przypuszczam, że Państwo w jaki sposób będą się do tego odnosili. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Blikle. Czy Pańskim zdaniem świat albo Polska są już gotowe na przyjęcie firmy idei, bo do tej pory myślę, że zgadzamy się, że nie jest to postawa dominująca. Podobnie jak turkusowe organizacje, to jest coś, co z całą pewnością nie zawładnęło większością rynku, ale czy już jesteśmy na to gotowi? Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać wzrostu tego typu organizacji? Znaczy, ja odnoszę takie nieodparte wrażenie, jak to się mówi, że to się już dzieje. Mniej więcej od 20 lat staram się uczyć przedsiębiorców starszych i młodszych, menadżerów również, takiego zarządzania godnościowego, to się kiedyś tak nazywało, które odwołuje się do w gruncie rzeczy tych najsilniejszych potrzeb człowieka, które są potrzebami godnościowymi, czyli potrzeba bycia dumnym z siebie, znalezienia powodu, dla którego to, co robię, jak to robię, powoduje, że mogę być siebie dumny. 20 lat temu ludzie się pukali w czoło i wychodzili z wykładu. 10 lat temu mówili, no taka piękna idea, ale kompletnie niepraktyczna, tego się nie da zrobić. Fajnie by było, gdyby świat taki był, ale tego się nie da zrobić. Od kilku lat mniej więcej w zasadzie nie zdarza mi się, żeby po moim wykładzie nie podszedł ktoś i nie powiedział, ja już tak zarządzam. W ten sposób poznałem w Polsce parę firm turkusowych, między innymi Makro z Gliwic, Marka Ślibodę. Zresztą poznałem dzięki temu, że spotkałem go na sympozjum zorganizowanym przez profesora Hausnera. Poznałem firmę Brewa, poznałem firmę Gerso Andrzeja Jeznacha. To są te, które zapamiętałem, które znam dobrze. Natomiast no, w ciągu ostatniego półtora roku to jest blisko 50 tego typu deklaracji. A wczoraj Marek Śliboda, który występował razem z nami, ja z profesorem w Nowym Sączu, który jest dla mnie taką no, jedną z wzorcowych turkusowych firm w Polsce, zadał pytanie publiczności. Kto po tym, jak był mój wykład, wyjaśniłem, co to jest firma turkusowa, jakie są wartości, zadał pytanie bardzo przewrotne. Proszę o podniesienie ręki te osoby, które się nie czują, czy te firmy, tak się nie czują turkusowe i nikt nie podniósł ręki. Być może była to no, nadmierny optymizm ze strony tych osób, ale dla mnie sam fakt, że ludzie chcą aspirować do tego, żeby tacy właśnie być, jest już bardzo ważny. I ja widzę rzeczywiście rosnące zainteresowanie i rosnącą gotowość, żeby się w ten sposób organizować swoją pracę. Ostatnio, dwa tygodnie temu, nie wiem, ile ja mam czasu, mogę jeszcze gadać? Tak, tak, słucham. Dwa tygodnie temu prowadziłem dwudniowe szkolenie razem z moim partnerem takim dydaktycznym dla grupy około 40 przedsiębiorców firm metalowych z klastra firm metalowych w Białymstoku. I myśmy z nimi grali w grę, która jeszcze nie jest na rynku, ale ona powstała w jakiejś mierze z inspiracji mojej książki, w grę o marchewkę. To jest taka gra, w której pokazuje się zarządom, że pracownicy jakby zarządy nie wymyślały tak zwanych systemów motywacyjnych, żeby skłonić pracowników do lepszej pracy, to pracownicy ich zawsze ograją, bo mają znacznie więcej miejsc do tak zwanych zagrywek, niż zarząd jest w stanie zablokować poprzez
regulaminy premiowe. I to zawsze bardzo dobrze ta gra funkcjonowała. W tym przypadku zdarzył się wypadek, któregośmy się kompletnie nie spodziewali. Mianowicie zarządy z pracownikami zaczęły współpracować. I o tym, potem się okazało, że to byli ludzie, którzy tak funkcjonują na co dzień. I w tych poprzednich rozgrywkach średni poziom mierzony liczbą obsługiwanych klientów, nieważne co to znaczy, w każdym razie średni poziom efektywności takiej grupy grającej w grę był na poziomie 25, a w Białymstoku był na poziomie 75. Bo te firmy po prostu już inaczej funkcjonują. Dziękuję bardzo. Teraz wracam się do pana profesora, pan profesor Krzysztof Obój. Czy z pana badań wynika, że rzeczywiście dokonują się dynamiczne zmiany w podejściu do wartości w różnych organizacjach, przede wszystkim w przedsiębiorstwach? A jeżeli by uznał pan to za niewystarczające tempo, czy moglibyśmy się spodziewać większego, to co musiałoby się stać, żeby tutaj nastąpiła jakaś akceleracja? No, ponieważ nie robiłem takich badań, to nie będę na ten temat się wypowiadał, ponieważ nie wiem, czy jeszcze jacyś studenci zostali na sali, w związku z tym nie będę pytał, bo tu nie widać, bo tu nic nie widać, czy państwo chcą. Znaczy, to ja chcę powiedzieć trochę coś ad contraria. Ja lubię bardzo korporacje. Ja uważam, że są to bardzo normalne firmy. I firma idea ma swoje miejsce na rynku, ale wcale nie jest ani tworem specjalnie wyjątkowym, ani jedynym, który jest potrzebny. Druga rzecz to obowiązuje rozkład normalny. W związku z tym większość korporacji, większość firm, która istnieje na rynku, jest najzupełniej normalna. Ja uważam, że a propos wartości stała się rzecz bardzo okropna, to znaczy stworzyliśmy dosyć ohydny język opisujący funkcjonowanie tych organizacji, firm i ludzi w tych firmach, który jest gdzieś głęboko krzywdzący. Znaczy jednym z takich najbardziej obrzydliwych określeń jest wyścig szczurów. No, większość osób w społeczeństwie to są szczury w rozumieniu tego języka, bo pracują w normalnych firmach. Otóż te firmy mają swoje patologie, tak samo jak mają je rodziny, tak samo jak mają kościół, tak samo jak mają polityka, tak samo jak mają je uczelnie. I to jest normalne, że gdzieś na końcu rozkładu normalnego są jakieś firmy patologiczne. I ja nie wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali jakichkolwiek fundamentalnej zmiany wartości. Co pewien czas warto sobie przypomnieć, że jak mówi Frasyniuk, należy zachować elementarną przyzwoitość. Po prostu i zwyczajnie. I teraz to, co jest bardzo ciekawe i trudne, to proszę pamiętać zawsze o eksperymentach, to przede wszystkim do młodych, Milgrama. Prawda? O tym, jak zaczynają się zachowywać ludzie, którym dostają do ręki władzę. I te eksperymenty pokazywały, że ludzie są skłonni przy doradztwie autorytetu jakby uderzać innych prądem, którzy nie zachowywali się prawidłowo. I to jest taki eksperyment, który jest wieczny, on się powtarza. To znaczy, to nie jest tak, że korporacje są złe. Ludzie wchodzący w pewne tryby funkcjonowania korporacji zaczynają, moim zdaniem, zapominać o swoich własnych wartościach i zaczynają zachowywać się bardzo często, no po prostu strasznie. I Enron miał bardzo wspaniałą kulturę organizacyjną i bardzo fajny system motywacyjny, skończyło się jak się skończyło. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, bo to żeby jakby krótko. Te firmy idee, to nie jest taka prosta sprawa. To znaczy, to jest nie tylko bardzo trudny model operacyjny, biznesowy do prowadzenia, to jest również model wysokiego ryzyka i to jest model, który według mojej opinii i wyczucia biznesowego i jednak pewnej wiedzy, to jest model, który ogranicza wzrost. No i teraz pytanie jest, czy wzrost jest bardzo ważną wartością. Znaczy, jak się buduje gospodarkę, jak się buduje firmę, to dla bardzo wielu osób to jest bardzo ważna wartość. I nie każdy ma perspektywę 100 lat, żeby czekać, aż taka firma, idea, urośnie do rozmiarów średniej, porządnej firmy. I zupełnie ostatnia uwaga. To znaczy, ja bardzo często w swoich wykładach ze strategii
wykorzystuje case'y firm idei albo firm w każdym razie bardzo społecznie odpowiedzialnych. No i są takie firmy, które są takimi sztandarowymi przykładami, takimi właśnie jak Faber-Castell czy Sonetor w Austrii. I niedawno miałem taką przygodę, która spowodowała, że zacząłem patrzeć na nie ostrożnie. Firma Sonetor jest takim liderem europejskim w produkcji organicznych herbat i podobnych rzeczy. Ma słońce w herbie, rośnie powoli, płaci bardzo dobrze dostawcom, płaci równo wszystkim swoim pracownikom. Właściciel zarabia chyba dwa razy więcej niż przeciętny pracownik. Znaczy, ma te wszystkie komponenty takiego niesłychanie przyzwoitego i fajnego miejsca pracy. I prowadziłem ten case w ramach takiej międzynarodowej grupy studentów, od Szwajcarów kończąc na Albańczyka. I w którymś momencie ta Albanka odpaliła na pełnym gazie, że nigdy w życiu nie chciałem dla niego pracować. I ponieważ tam odbywała się taka zbiorowa pochwała Sonetora, i to się rzadko zdarza, żeby ktoś tak odpalił takie rakiety z miejsca, w związku z tym wszyscy się zainteresowali, dlaczego. Więc ona mówi, że słuchajcie, ja nie chcę pracować dla żadnego fanatyka. Fanatyków to myśmy w naszym kraju mieli dość. A po drugie, ten kochany Sonetor, którego tak tu wychwalacie, założył nam w Albanii plantację organicznych herbat i nie pozwala na intensywne uprawy, co powoduje, że nas cofną o 100 lat do tyłu, w sensie gospodarczym, w sektorze tego typu. I muszę powiedzieć, że to kwestia perspektywy. Temu facetowi w Austrii, w wysoko rozwiniętym kraju, się bardzo podobna ta organiczna, przyzwoita firma, a ta Albanka mówi, że oni by chcieli naprawdę mieć firmę, która pozwoli im rosnąć, rozwijać się, zarabiać, żyć tak jak ludzie w Austrii. Więc chcę tylko powiedzieć, że to nie jest taki prosty świat tych firm i kiedy mówimy o tym systemie wartości, to dobrze pamiętać, że wartości, nie wiem, ludzi, którzy mają pełne brzuchy, są trochę inne niż wartości ludzi głodnych. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tą wypowiedź. Jeżeli dobrze odczytuję, to tak, obawiamy się, że takie rozłożenie akcentów może mieć wpływ na wartość firmy, na jej rozrost, zależy jak na to spojrzymy. I tu moje pytanie do pani profesor Mączyńska. Moje pytanie jest następujące. Czy my dziś potrafimy dobrze zmierzyć to, czym jest firma Idea, czyli te rzeczy, na które firma Idea stawia, czy w pani dotychczasowym doświadczeniu w badaniu wartości przedsiębiorstw, te rzeczy pozostają w dużej mierze poza tym, co jesteśmy w stanie ogarnąć przy pomocy tych narzędzi, które posiadamy? No z pewnością ta koncepcja firmy, firma Idea, to jest taki rodzaj rozwiązań, działalności, które trudno się poddają mierzeniu ilościowemu, więc niezbędna jest analiza jakościowa, to nie ulega wątpliwości. Ale ja zanim będę mówiła dalej, to chciałabym na ten temat, to chciałabym jednak odnieść się do tego, co powiedział pan profesor Obuj. Ja jednak uważam, że te wartości są jasne, inne dla bogatego, inne dla biednego. I być może, że rozkład firm przyjmuje kształt krzywej Gaussa, czyli rozkład normalny, czyli są złe, ale większość są złe, są te bardzo dobre, ale większość to są jakieś tam normalne. Ale to wcale nie zmniejsza wagi tej idei firma idea. Dlatego, że jednak bardzo chciałabym, żeby tutaj był pan Andrzej Mleczko, który kiedyś narysował taki świetny rysunek i tego mu zazdroszczę, bo w jednym rysunku wyraził więcej niż ja na przykład musiałabym parę kartek mi to zająć, a mianowicie, że idzie sobie Pan Bóg i niesie globus przed sobą, jest zafrasowany, a idzie drogą, która ma drogowskaz serwis. Otóż, proszę Państwa, jednak jest wiele symptomów, które pokazują, że świat się popsuł. A kto ma być tym serwisantem? No, jeżeli Pan Bóg stworzył świat, to pewnie Pan Bóg, ale myślę, że w tym przypadku na Pana Boga nie ma co liczyć, tylko trzeba się wziąć do roboty. Jednym z takich serwisantów mogą być firmy IDE. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że
Ja jestem pierwszy raz na takim sympozjum i nie odmówię sobie tego, żeby po prostu przekazać wyrazy podziwu, uznania i zaskoczenia wielkiego w sensie najbardziej pozytywnym, jaki tylko może być. I chciałabym, żeby ta praca państwa, pana profesora Holstnera i jego zespołu, jeszcze szerszy wymiar przybrała i żeby była szeroko popularyzowana, bo moim zdaniem żyjemy w świecie, który trochę się popsuł. Ja się zastanawiałam, a tu nie ma, zniknęła taka, jest symbol żarówki na programie, nie wiem, czy państwo jest żarówka po prostu narysowana i zastanawiałam się, jaka rola jest tej żarówki w kontekście pytania, w kontekście tematu firma Idea. Otóż zastanawiałam się, czy przypadkiem nie chodzi o żarówkowy spisek sprzed mniej więcej 90 lat. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Czy pamiętają, to nikt pewnie nie pamięta, ale znają z literatury ten żarówkowy spisek, kiedy Edison pewnie w grobie się przewraca do dziś, bo wiadomo, że żarówki mogłyby być bardziej trwałe niż były, gdyby nie kartel żarówkowy, który się umówił, że żarówki mają krótko świecić, bo trzeba przecież na czymś zarabiać. W latach 40. był skandal z pończochami nylonowymi. Do tej pory musimy ciągle walczyć, panie, z lecącymi oczkami, bo jest technologie, które pozwalają na inne rozwiązania, są schowane pod dywan. I to są, czyli problem narasta, a w tej chwili mamy do czynienia z przesileniem cywilizacyjnym, czyli jedna cywilizacja się kurczy, ta przemysłowa, napiera druga, a pierwsza się broni i w warunkach, kiedy jest przesilenie cywilizacyjne, mamy do czynienia z anomią, czyli z chaosem w systemie wartości. Nie wiadomo, co jest dobre, co jest złe. Chciwość jest dobra, przecież nie tak dawno to pamiętamy. I następstwa tego hasła. I dlatego pomiar tego, czy firma spełnia warunki tej dobrej firmy, jest bardzo trudny, bo jest chaos w systemie wartości. My się tu ze sobą spieramy, co jest dobre i co jest złe. Tym niemniej, w związku z tymi głębokimi przemianami, które się dokonują w świecie, powinniśmy jak najbardziej zajmować się takimi koncepcjami jak firma Idea. Ja jeszcze bym powiedziała, że to nie tylko chodzi o ekonomię otwierającą oczy. To jest ekonomia otwierająca mózgi, otwieracz mózgów, ponieważ nasze mózgi się zamuliły trochę pod wpływem, może nie wszystkie w jednakowym stopniu, ale w jakimś stopniu ulegaliśmy różnym koncepcjom, które dalekie były od tego jakościowego wymiaru naszego życia i zapominaliśmy o tym, że ekonomia to nie jest chrematystyka, to nie jest nauka o zarabianiu pieniędzy, tylko nauka o ludziach w procesie gospodarowania i dla ludzi. I gospodarka jest dla ludzi, a nie ludzie dla gospodarki. Czyli mierzyć te zjawiska, które kształtują jakość naszego życia i komfort naszego życia, jest bardzo trudno oczywiście, co nie oznacza, że niemożliwe. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, teraz korzystając, że mamy gościa z Banku Światowego, który zajmował się różnymi regionami geograficznymi, chciałbym zadać pytanie o uniwersalność koncepcji firmy Idei. Czy pańskim zdaniem są potrzebne jakieś warunki wstępne, żeby społeczeństwo czy kraj spełnił je, żeby tam było w ogóle możliwe myślenie o tego typu wartościach, czy rzeczywiście niezależnie od poziomu rozwoju gospodarczego, edukacji i tak dalej, jesteśmy w stanie firmę Idei nieść na sztandarach wszędzie? Chciałem zacząć od pytania, czy Blanka Fiołek i Kuba Wygnański będą nas oceniać? Nie planowaliśmy tego, ale będą mogli wziąć udział w dyskusji. Dziękuję bardzo za to pytanie. Bardzo miło być tutaj. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na tę niezwykle interesującą dyskusję. Rzeczywiście, będąc z Banku Światowego, muszę powiedzieć, że celem, misją Banku Światowego jest walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, więc ja patrzę na temat firmy Idei z tego punktu widzenia, jak ona się temu przysługuje. I pierwsza rzecz, która zwraca moją uwagę, to jest brak linii referencyjnej. Właściwie wobec czego się ta idea odnosi, gdzie ona się zaczyna, gdzie ona się kończy. W pewnych fragmentach prezentacji dzisiejszej można było odnieść wrażenie, że sponsorowanie koncertu Urbaniaka idzie w kierunku lepszej firmy Idei, bo jest fajniej. Natomiast dla mnie jest to duży problem, dlatego że idea firmy Idei potrzebuje bardziej solidnego punktu odniesienia, właśnie tej linii referencyjnej.
Taka linia referencyjna istnieje, jeżeli ktoś serio myśli o wykluczeniu społecznym i ubóstwie, i ta linia referencyjna nazywa się Inclusive Business, czyli zintegrowany biznes. Jest to świadome podejście zorientowanych na zysk firm w celu włączenia w proces produkcji, w proces sprzedaży, w proces interakcji socjalnych tam, gdzie firma działa, ludzi, którzy są najubożsi i wykluczeni społecznie. I jest to platforma, która ma bardzo solidny punkt odniesienia. Istnieje globalna platforma, która jest wspierana przez G20. To jest jedna z grup, która się spotyka regularnie w ramach każdego spotkania G20. I jest wiele podobieństw pomiędzy firmą ideą a zintegrowanym biznesem. Zintegrowany biznes jest zdecydowanie krokiem wyraźnie dalej niż corporate social responsibility. O firmie idei nie jestem pewien, czy to mogę powiedzieć, ponieważ ja nie wiem, jak się mierzy, czy firma jest firmą ideą, czy nie jest firmą ideą. W Inclusive Business istnieje framework, żeby to mierzyć. Jak dużo osób jest włączonych, jak to się tam mówi, z dołu piramidy, tych ubogich i tych wykluczonych. I przy czym włączenie, i to jest bardzo podobne do firmy idei, to jest włączenie zarówno konsumentów, jak i pracowników, jak i tych, którzy są udziałowcami z uwagi na to, że w jakiś sposób wchodzą w interakcję z firmą. Niewątpliwie traktowanie ich wszystkich razem to jest punkt wspólny, ale jeśli już dochodzimy do, po pierwsze, koncentracji na jakiejś grupie targetowej, po drugie mierzenia, to wydaje mi się, że Inclusive Business jest wiele mil przed firmą ideą i z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to byłaby ważna zmiana. Z punktu widzenia regionów świata, to ja bym powiedział tak, że wydaje mi się, że koncentracja na ubóstwie i wykluczeniu jest ważna dla każdego kraju, ponieważ w każdym kraju, jeśli ubóstwo mierzymy relatywnie, to ono istnieje, a wykluczenie istnieje, jest związane, aczkolwiek nie jest tożsame z ubóstwem. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to, co jest ważne, to koncentracja na tym celu. W momencie, w którym pojęcie jest rozmyte, po to tylko, żeby to wszystko ładniej wyglądało, wyglądało przyjaźniej, przyjemniej, bardziej humanistycznie, to w zasadzie ja nie wiem, dokąd my idziemy. To jest trochę jak dyskusja o meczu piłkarskim, porównując dwa mecze. W obu meczach jedna drużyna wygrywa z drugą 3-0, tylko że w tym drugim meczu oni jeszcze w dodatku tak pięknie grali, a w pierwszym oni nie grali pięknie. Ja rozumiem, druga firma jest firmą ideą, jest zespołem ideą, dlatego że oni w dodatku do wyniku 3-0 jeszcze sprawili nam taką przyjemność. Ja trochę mam wrażenie, słuchając też tego dekalogu porannego, że trochę tak jest firmą ideą. To jest firma, która robi to samo co inne, ale w dodatku jest z nimi tak fajnie. Oni są tacy przyjemni. Jest i ten urbaniak, i te uniwersytety, i to wszystko. Ale po co? Jaki jest tego cel? Czy ten cel rzeczywiście pomaga tym, którzy sobie sami nie mogą pomóc? Czy ten cel jest związany z jakimś większym schematem, który działa poza Polską? Czasami ma się wrażenie, jakby firma Idea to była firma wymyślona przez profesora Hausnera i Mateusza Zmyślonego w oderwaniu od koncepcji Inclusive Business, w oderwaniu od tego, jak bardzo posunął się dialog na temat CSR-u na świecie. Jakby to była taka wyspa, która nawet nie usiłuje użyć tego jako punktów odniesienia, jako punktów porównawczych. Tak, ja absolutnie, wracając do pytania, którą pani profesor Mączyńskiej pan zadał, ja uważam, że niezwykle ważnym krokiem jest stworzenie metody mierzenia i metody jakiegoś zdecydowania, jakie są kryteria, muszą być spełnione, żeby firma była firmą ideą. Jeśli ja byłbym zapytany o zdanie, to ja bym wyraźnie starał się nagiąć tą metrykę do zajmowania się ubogimi i wyłączonymi społecznie. Wydaje mi się, to jest niezwykle ważne. Z pewnego punktu widzenia chciałem powiedzieć, że ja bardzo jestem zadowolony, że mieliśmy tą prezentację pani Joanny Trzeciak, dlatego że ja mam wrażenie, że ona mówiła o firmie idei znacznie więcej niż powiedzieliśmy wcześniej tego samego popołudnia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak właśnie się spodziewałem, że ta przestrzeń na brawa tutaj powinna zostać przyznana. Wracam do pana profesora Blikle. Nawiązując do pańskiej aktywności w Centrum Adama Smitha, w kontekście tego, że dziś przestawiamy nasze myślenie z krótkookresowego na długookresowy zysk, ale czy tam w podtekście nie jest gdzieś zapisane, że mimo że szanujemy mechanizmy rynkowe, ale nie jesteśmy oportunistami, to czy myślenie o rozwoju firmy, o zysku firmy w długim okresie, pańskim zdaniem, musi się wiązać z upośledzeniem zdolności firmy do generowania zysku w krótkim okresie? Znaczy, po pierwsze, moje zaangażowanie w Centrum Adama Smitha jest minimalne, więc będę odpowiadał za siebie, a nie za centrum. Natomiast ja bym chciał się tutaj ustosunkować do tego, co zostało powiedziane. W jakiejś mierze odpowiem również na pana pytanie. I myślę, że no, żeby ożywić tą dyskusję, to musimy się zacząć nie zgadzać. Więc ja sobie
Przygotowałem tutaj takich kilka wypowiedzi pana profesora, mojego sąsiada. Z jedną się zgadzam, a zresztą tak średnio. Tą, co się zgadzam, to się zostawiam na koniec. Pan profesor przeciwstawił, tak to przynajmniej zrozumiałem, ideę korporacji do idei firmy idei. Tu są korporacje, tu są firmy idei, korporacje są bardzo potrzebne. Czy idee? Nie wiadomo. Otóż moim zdaniem to nie jest podział dychotomiczny. Bywają korporacje, które są turkusowe, w jakiejś mierze są firmami idei. Bywają firmy czteroosobowe, które są strasznie czerwone i zachowują się jak korporacje, w tym złym sensie słowa korporacja. I są korporacje, które są, przypominają bardziej obóz pracy niż miejsce, do którego ludzie chcą przychodzić rano. Te firmy turkusowe, które ja poznałem, te, które powstały w Polsce, poza jedną, która się przekształciła z firmy nieturkusowej w turkusową, to te wszystkie, które powstały w Polsce, poznałem ich właścicieli, to one powstały z jednej potrzeby. Chcemy wreszcie mieć taką pracę i sobie ją chcemy zrobić. Tak jak chcemy mieć dobrą szkołę dla naszych dzieci, to robimy szkołę społeczną, prawda, z przedszkolami jest społecznym. Chcemy mieć dobrą pracę, zróbmy sobie taką pracę, taką firmę, do której codziennie będziemy przychodzili z radością. I taką firmą jest na przykład firma Marko, którą założyło czterech chłopców w roku 2000 i powiedzieli, postawili to sobie za cel. Dzisiaj firma ma już 100 osób, oni nie chcą się bardzo szybko rozwijać, ma 20% zyskowność, płaci bardzo dobrze, ma bardzo piękną siedzibę, robi rzeczy dobre i pożyteczne, i jednocześnie dobrze się rozwija z finansowego, z biznesowego punktu widzenia. Więc to się absolutnie nie wyklucza. Fryderyk Laloux, który napisał książkę Pracować inaczej, która zrobiła rzeczywiście wielką furorę na świecie, opisał 12 turkusowych firm, mówię turkusowych, bliska idea, bliska firmie idei, bliska idea firmy idei. Tam między innymi jest korporacja energetyczna, która zatrudnia 40 tysięcy pracowników, działa w 20 krajach świata, buduje elektrownie i sieci przesyłowe i ona jest właśnie w tym sensie turkusowa, że postawiła sobie poza tymi celami biznesowymi właśnie te cele wewnętrzne, że chcemy, żeby ludzie się u nas dobrze czuli. To wcale nie stoi w sprzeczności z osiąganiem skuteczności biznesowej, wręcz przeciwnie. Okazuje się, że to się przyczynia do tego, że ta skuteczność biznesowa jest lepsza. Jest firma francuska odlewnia Mosiądzu, rodzinna firma Fawi, nie bardzo duża, 500 pracowników, właśnie też głęboko w tym duchu prowadzona. Jest to jedyna firma na rynku francuskim w swojej branży, której się udało pozostać z produkcją we Francji, a nie wyprowadzić produkcję do jakiegoś taniego kraju wschodniego. I właśnie dzięki temu, że tak funkcjonują, mają najwyższe ceny, ale też bardzo wysoką jakość i bardzo wysoką terminowość. Więc moim zdaniem, jeżeli się zapewni ludziom właśnie ten komfort, że codziennie do pracy przychodzę z radością, bo mam poczucie, że tutaj realizuję moją ważną misję życiową i że ta praca nadaje sens mojemu życiu, to nie jest tylko piękna idea, aczkolwiek sama dla siebie, dla mnie ona już jest wartością. No ale rzeczywiście, żeby taką firmę móc prowadzić, to trzeba zarabiać i okazuje się, że te firmy zarabiają lepiej niż inne. Nie jestem wcale za tym, żeby mierzyć, żeby robić jakiekolwiek metryki tego, na ile firma jest ideą czy nie. To jest podobnie jak z firmą rodzinną. W tej chwili jest 97 bodajże definicji w obszarze ustawodawstwa europejskiego, definicji firmy rodzinnej. Nasze stowarzyszenie, tutaj pani prezes jest obecna, myśmy przyjęli w gruncie rzeczy jedną zasadę, jeżeli chodzi o naszych członków. My się pytamy, czy się czujesz firmą rodzinną? No to wystarcza. Jak się czujesz firmą rodzinną, to my cię uznajemy za firmę rodzinną. Prawda? Z tym się nie wiąże żadna zniżka podatkowa. Jak się czujesz, to taki jesteś. I ja myślę, że z tą ideą powinno być podobnie. Pan profesor powiedział coś, co mnie jako matematyka też zastanowiło, że obowiązuje rozkład normalny. Otóż rozkład normalny obowiązuje jedynie tam, gdzie obowiązuje, nie wszędzie.
Na przykład grzyby rozrastają się według rozkładu płasonowskiego. Jeżeli zobaczymy jakiegoś grzyba, to dobrze jest szukać, bo pewno w pobliżu będzie parę innych. To jest właśnie rozkład płasonowski. I tak rosną też firmy turkusowe. One się tym turkusem wzajemnie od siebie zarażają. Bo jeżeli firma mojego sąsiada pokazuje mi, że tam po pierwsze lepiej zarabia ode mnie, po drugie ludzie tam chętnie przychodzą do pracy, moi ludzie zaczynają tam odchodzić, no to ja się zastanowię, czy przypadkiem ten sąsiad nie ma racji. I jedną rzecz to na końcu sobie zastanawiam, czy się zgodziłem z panem profesorem, że prowadzenie firmy idei nie jest proste. To nie jest proste. Doprowadzenie do tego, żeby firma taka była, to nie jest proste. Ja w tej chwili zajmuję się zawodowo, bo się zacząłem zawodowo zajmować dydaktyką również w obszarze zarządzania, więc zajmuję się również wspieraniem firm, które chcą być turkusowe, a nie są, a takie firmy się rzeczywiście do mnie zgłaszają, no to muszę Państwu powiedzieć, że proces takiego zmiany sposobu myślenia, filozofii życia, bo to też ma miejsce, umiejętności komunikowania się ludzi między sobą, żeby przeprowadzić firmę z nieturkusu, z tradycyjnej w turkusową, to jest 2 do 3 lat. To nie jest tak, że zrobi się szkolenie dla załogi i już jesteśmy firmą ideą albo firmą turkusową. To jest długi proces. Nie wszyscy chcą ten proces zaczynać. To jest sprawa wyboru. Ja uważam, że warto. I coraz więcej firm też tak uważa. Wobec tego ja jestem optymistą. Dziękuję. Na pewno pan profesor Krzysztof Obój będzie chciał, jak przypuszczam, coś odpowiedzieć, ale ja jeszcze chcę dorzucić jeden temat jako moderator. W nawiązaniu do historii, o której pan profesor opowiada w swojej książce Strategia Organizacji i co obrazuje nam pewien problem, który tutaj nie został poruszony, a który wydaje mi się dotyczy także firmy idei. Otóż pan profesor opisuje tam historię, kiedy gościł w jakiejś dużej firmie, nie podając nazwy, i zobaczył ładne na ścianie wypisaną misję firmy. I tam oczywiście były standardowe te zwroty, dążymy do doskonałości, zaangażowanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast obok tego był duży kleks, jakieś zabrudzenie drukarskie. I zwracając na to uwagę, przyjrzał się dokładnie, zapytał różnych ludzi w tej firmie i wszyscy, jak to, jest tam jakiś kleks? Nikt zupełnie nie spoglądał nawet na to, co zawisło na ścianie, co powinno być czymś takim centralnym w kształtowaniu misji tej firmy, miało być wyrażeniem tej misji. Okazało się, że to chodziło o kulę rzucającą cień jako symbol doskonałości. Oczywiście na słabym druku wyglądało to niezbyt dobrze. I tutaj moje pytanie, panie profesorze, czy firmie idei grozi to, że ci, którzy będą chcieli z jakichś względów nazywać się firmami, ideami, zawieszą to na ścianie, taki certyfikat sobie jestem w stanie wyobrazić. A czy też firma idea jest, ma jakieś zabezpieczenie, jakieś bezpieczniki, które sprawią, że jeżeli ktoś ją wdroży, to ona będzie rzeczywiście w sednie, w sercu organizacji? Po pierwsze, ja się z wieloma rzeczami, które powiedział pan profesor Bickle, zgadzam, a zwłaszcza jeżeli chodzi o grzyby, to proszę Państwa, należy szukać blisko. A jeżeli chodzi o rozkład normalny, też się zgadzam. Skrót taki, że ze względu na wiele parametrów populacja firmy ma charakter rozkładu normalnego. Otóż ponieważ jesteśmy troszkę wszyscy zmęczeni i trochę jest wieczór, to może ja sobie pozwolę na większą prowokację niż zazwyczaj. Otóż to jest trochę tak, że ja bym bardzo chciał, żeby ci z Państwa studentów, którzy to są, zakładali firmy, które my możemy nazywać je inkluzywnymi, możemy je nazywać firmami, ideami, możemy je nazywać po prostu takimi przyzwoitymi, porządnymi firmami, w których dba się o klientów, dba się o pracowników, dba się o dostawców i dba się o samą firmę. Bo dla mnie kluczową rzeczą, i pod tym względem ja jestem prawie fanatyczny, jest to, że firma jest bytem samym w sobie. Nikt nie jest właścicielem firmy. Akcjonariusze mają w ręku kontrakt do firmy, ale firma jest wartością samą w sobie. Akcjonariusze mają przyjść i odejść. Zarządy mają przychodzić i odchodzić. Firma
powinna istnieć, chyba że rynek skaże ją na śmierć albo regulator. No. I ludzie doprowadzają firmy do śmierci, ale ja uważam, że firmy mają swój niezależny byt i to jest taka trochę oczywiście antropomorfizacja. I fajnie by było, gdyby w tej populacji tych bytów przyzwoitych, uczciwych i gdzieś zwyczajnie takich godnych było znacznie więcej. Natomiast jest jeden problem. I powiem to po angielsku, bo po polsku mi to nie przejdzie przez gardło. Assholes win. Po prostu rynek jest nie fair. I regulator jest nie fair. Jeżeli mamy sytuację taką, że na końcu wyniku finansowego odejmujemy podatek i można firmę zabrać, tak jak zrobiła to bardzo duża liczba firm francuskich. Mosiądz się trudno przenosi, bo obróbka mosiądzu i aluminium jest bardzo skomplikowana. Ale właśnie wszyscy przenieśli. Ale to kto, ci, którzy mogli z Francji, to przenieśli, to gdzie przenieśli? Tylko centrale firmy do Belgii, tak zwane Brussels Solutions. I przy pomocy TGW zarządy się przemieszczają w tej z powrotem i płacą po prostu 3 razy mniejsze podatki. Prawda? Tu pan przedstawiciel Ubera zachował się bardzo rozsądnie, odpowiedział, że płacą podatki Uber tam, gdzie powstaje dochód. No to gdzie powstaje dochód? Albo w irlandzkiej kanapce, albo gdziekolwiek indziej. I teraz nie jest wcale proste i oczywiste. Czy zarząd ma zostawić tą firmę, czy nie? Czy w sytuacji, jeżeli następuje zmiana reżimu instytucjonalnego i on zagraża bytowi firmy, czy nie należy jej wynieść poza terytorium danego kraju, czy nie? Ja chcę tylko powiedzieć, że to są bardzo trudne wybory i nie ma dla nich prostych i oczywistych odpowiedzi. No to są wybory, z którymi się zarządy muszą zmierzyć i za każdym razem dosyć indywidualnie sobie na to pytanie odpowiedzieć. I ponieważ kontekst moim zdaniem instytucjonalno-polityczny, ekonomiczny, rynkowy faworyzuje firmy, które nie są ani inkluzywnymi firmami, ani firmami ideowymi, tylko są firmami dosyć bezlitosnymi, krwiożerczymi, jednoznacznymi, to dopóki nie zmienimy tego kontekstu, to firmy idee i firmy inkluzywne będą przegrywać. I ostatnia uwaga, to znaczy ten kontekst należałoby zacząć zmieniać zarówno od strony inwestorów, jak i od konsumentów. I teraz każdy z nas mógłby spojrzeć w lustro i sobie odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Czy jest w stanie i ma ochotę zapłacić 3 razy więcej za ten t-shirt, bo on tyle powinien kosztować, żeby był robiony w sposób przyzwoity, uczciwy i sprawiedliwy, kupując go w galerii krakowskiej. Czy jesteśmy skłonni zapłacić 5 razy więcej albo 10 razy więcej za kurczaka, żeby on mógł się przemieszczać, a nie siedział w klatce? Czy jesteśmy skłonni przyzwoicie zapłacić za produkty, które są nam dostępne? I odpowiedź większości osób w nowoczesnym społeczeństwie jest bardzo prosta. Nie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja teraz, zwracając się do pani profesor, chciałem nawiązać do pani tekstu o dysfunkcjach gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, bo to łączy mi się z zasobami niematerialnymi. Pani tam zwraca uwagę, że szukamy coraz bardziej efektywnych narzędzi, rozwiązań, żeby wykorzystywać cywilizację wiedzy. O tym wspominałem też w moim wystąpieniu, że to w wielu firmach stanowi 90% wartości, a wciąż szukamy tych rozwiązań. Pani zdaniem, na ile to, co proponujemy w firmie Idei, jest tym rozwiązaniem, albo jakie alternatywne koncepcje tutaj by pani zasugerowała? Jeżeli prawdą jest, że wkraczamy w nową cywilizację, która mądrze lub niemądrze nazywa się cywilizacją wiedzy czy gospodarką opartą na wiedzy, no to wiedzę mamy w naszych głowach. To jest ta przysłowiowa obrabiarka. I w związku z tym, jeżeli to jest ten potencjał, to jeżeli on nie jest optymalnie wykorzystany, no to nie będzie postępu i nie chodzi tu o wzrost. Bo właściwie ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli na naszej matce Ziemi, która ma ograniczoną powierzchnię póki co, a i innych obszarów jeszcze nie opanowaliśmy, ktoś sobie wyobraża, że wzrost może być nieustanny i nieograniczony, to albo jest nienormalny, albo jest ekonomistą.
Więc, czyli po prostu tutaj to wykorzystanie wiedzy powinno iść w kierunku także optymalizacji, ale o optymalizacji rozumianej nie jako tylko inkluzywny biznes, panie doktorze. Bo ja się boję i tu podzielam opinię pana profesora Bliklego, że wtedy, kiedy zaczniemy to wszystko mierzyć, to przestanie to być firmą ideą, tylko stanie się znowu takim organizmem ukierunkowanym na realizowanie tych kryteriów, które przecież muszą być elastyczne. One się codziennie, właściwie coś się w firmie zmienia i jeżeli sztywno ustawione są miary czy kryteria, to może tylko doprowadzić do popsucia tej idei. Czyli moim zdaniem firma idea jest bardzo bliska, tak jak pan profesor Blikle powiedział, tej firmy turkusowej, bo tam właśnie o to chodzi, że maksymalnie wykorzystać, optymalnie wykorzystać potencjał wiedzy ludzkiej. A mówiąc o tym, że trochę mnie by niepokoiło to, jak gdybyśmy tę firmę ideę sprowadzili tylko do inkluzywnego biznesu, to mam na myśli system społeczno-gospodarczy cały. Otóż ten efekt zarażania i te grzyby symbolicznie rozumiane, o których tu była mowa, to jest właśnie jeden z efektów, to może być jedno z nas funkcjonowania firmy idei, ale taki efekt zarażania może wystąpić, jeżeli cały system społeczno-gospodarczy będzie temu sprzyjać. Niestety to socjologowie biją na alarm. Sandel, czego nie można kupić za pieniądze, a się kupuje niestety. I w firmie idei nie wszystko się przelicza na pieniądze i dlatego inkluzywny biznes tutaj nie wystarczy. Raczej w firmie idei chodzi o to, żeby te instytucjonalne rozwiązania były takie, które są nieekstraktywne, czyli niewykluczające, ale niewykluczające w szerszym rozumieniu. To jest ta otwartość firmy idei, która jest gotowa na popularyzowanie swoich rozwiązań, na współpracę, na zapraszanie do współpracy także konkurentów. To nieprzypadkowo socjologowie biją na alarm, że społeczeństwo, przekształcamy się ze społeczeństwa relacji w społeczeństwo transakcji, czyli wszystko w przeliczeniu na pieniądze. No, łącznie z miarą świetną, jaką jest PKB, potrzebną, ale niestety bardzo w wielu obszarach ułomną i dlatego taki pomiar, o którym pan mówił, że on jest tak bardzo potrzebny, to trzeba bardzo ostrożnie tutaj raczej kierować się na jakościowe oceny niż na pomiar ilościowy, bo będzie ten efekt, jaki jest w znanej anegdocie, że profesor, który się ożeni ze swoją gosposią, wpływa na spadek PKB. Więc tutaj poprzez takie rachunki nieuwzględniające właśnie systemu wartości i tego efektu społecznego i tej równowagi. No, system o rozwoju w ogóle możemy mówić, jeżeli trzy filary, w trzech obszarach następuje postęp. W obszarze gospodarczym, czyli biznesowe efekty, ale w obszarze społecznym i w obszarze ekologicznym. Jeżeli w którymkolwiek nie ma tutaj tej współmierności, to niestety rzutuje to negatywnie na całość naszego życia, a przecież chodzi o poprawę jakości życia ludzi. W firmie idei, mam nadzieję. Panie doktorze, no myślę, że musimy pozostać w temacie pomiaru i czy rzeczywiście, jeżeli coś opomiarujemy, to tracimy ideę, która mogłaby nam pomóc z kryzysem kapitalizmu? Tak. Chciałem podkreślić, że mam wrażenie, że mówimy tutaj o dwóch różnych rzeczach. Wiele rzeczy poruszonych w kontekście firmy idei, pan profesor Blikle o nich dużo mówi,
o tym, jak być w firmie, w której jest się dumnym, że się pracuje, jak tworzyć kolektywną inteligencję, jak mieć firmę, w której ludzie nie obawiają się zadawać pytań, na które nie znają odpowiedzi, co jest jakby warunkiem sine qua non kolektywnej inteligencji, rozumiane jako synergia. Ja mam wrażenie, że coraz więcej firm działa właśnie w ten sposób, wcale nie będąc firmami ideami, według rozumienia, które mamy dzisiaj. Po prostu nowoczesne metody zarządzania są coraz bardziej włączające ludzi, coraz bardziej oparte na empatii, na kolektywnej inteligencji i to, Stusia, ja się całkowicie zgadzam z tym, zresztą pan mówi, bardzo imponuje mi pański sposób patrzenia i ten rodzaj dumy z pracy i zadowolenia. Natomiast ja nie jestem pewien, czy to ma wiele wspólnego z firmą ideą, co wiąże się częściowo z tym rozmyciem, o którym mówiłem. Także ja apelowałem o lepsze dodefiniowanie i mierzenie, ale nie po to, żeby ono było koniecznie bardzo rygorystyczne, ale żeby po pierwsze można było przynajmniej ocenić kierunek podróży, czy firma zbliża się w tym kierunku, czy nie, żeby móc powiedzieć, które firmy są bardziej, a które mniej i żeby istniała ta linia referencyjna, a jak to się ma do czegoś, co już z nami było przez jakiś czas, jak inkluzywny biznes, jak CSR. Także to jest, nie chodzi mi o szczegółowe mierzenie, ale chodzi mi o lepsze zorientowanie się, gdzie na tej mapie firma idea jest, ale po to, żeby wiedzieć, gdzie jest, jakoś trzeba ją zdefiniować. Akceptuję, że zostawmy, że to nie jest definicja inkluzywnego biznesu, że ona jest jakoś szersza, co stwarza oczywiście problem definicyjny, mierzenia jeszcze większy, ale akceptuję to. Ale w związku z tym chciałem powiedzieć coś optymistycznego, że tak na to patrząc, to są dwa elementy. Jeden, o którym mówiłem, że już tak zwany normalny biznes, który nie powinien być potępiany, ja bardzo się zgadzam z profesorem Obojem, który mówił, jak to jest źle, kiedy jakby implicite lub explicite mówimy źle o normalnych firmach dążących do zysku, że on włącza pewne elementy, o których dziś mówimy, bo nowoczesne zarządzanie jest inne niż było zarządzanie w latach 70. Ja pamiętam, chyba to z Foxu pan opowiadał, że w 70. latach zarządzało się zupełnie inaczej. To widać na całym świecie. I to jest jeden element. Ale drugi jest taki, że zmiany, jakie mają miejsce związane z globalizacją, ale w szczególności z upadkiem tradycyjnego miejsca pracy, jak się je rozumiało, czyli się pracuje w jednym miejscu całe życie na pełen etat, że system ubezpieczenia społecznego jest z tym związany i jest zindywidualizowany i zakłada się jeszcze, że rodzina jest trwała, że trwa przez całe życie, ten świat się rozpada na naszych oczach. Ludzie pracują na częściowym wymiarze czasu pracy, odchodzą z pracy, przychodzą z pracy, jest szara strefa pomiędzy byciem pracownikiem, a byciem pracodawcą, a byciem zakontraktowanym. Ten cały nowy świat pracy, wydaje mi się, że on w jakimś sensie jest przyjazny dla firmy idei, dlatego że on w naturalny sposób łączy w sobie, wymaga na zintegrowane patrzenie przez każdą firmę na pracowników, na tych, do których się robi contracting out, na ludzi, którzy mieszkają w tym samym otoczeniu, gdzie firma działa. Więc chciałem powiedzieć tak, jeśli zostaniemy przy tym niedodefiniowaniu firmy idei, które wydaje mi się, że powinno jednak być dodefiniowane przynajmniej w odniesieniu do referencji, to mam wrażenie, że z tych dwóch powodów, że normalne firmy działają trochę bardziej jak firmy idee, i że pole dla firm idei będzie jeszcze większe z uwagi na zmiany tradycyjnego modelu pracy, wydaje mi się, że to jest taka optymistyczna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Ale chciałem też zakończyć na powiedzeniu czegoś takiego, że się mało odnosiliśmy do firm i do tych case'ów dzisiaj, a one są warte odniesienia się, dlatego że państwo zrobili wiele pracy prezentując to nam. Ja nie mogę oprzeć się jednej refleksji. Otóż wczoraj rano w Warszawie pojechałem Uberem do galerii w Alei Krakowskiej, która się nazywa Agata i w niej kupiłem meble w Foxa do mojego warszawskiego mieszkania. Ja mieszkam w Waszyngtonie, ale mam też mieszkanie w Warszawie i w międzyczasie potrzebowałem gotówki, poszedłem do bankomatu i wyjąłem pieniądze, a więc Diebold też był. Jedynie, że wyjąłem pieniądze nie z M-Banku, bo nie mam tam konta. Gdyby to jeszcze był M-Bank, to byłaby w ciągu jednej godziny. Operowałem, tak, to byłby palec Boży, ale nic nie jest perfekcyjne. Ale w związku z tym chciałem coś takiego powiedzieć, że kiedy słuchałem tych prezentacji, to jedna, która wydawało mi się, że prezentacja nie była dostatecznie, nie uwypukliła tego, co Uber robi. Jakby, będzie, prezentacje były świetne, ale uberowska prezentacja jakby nie zwróciła uwagi na rzecz, na którą ja zwracam uwagę jako użytkownik Ubera. A mianowicie, że jak się rozmawia z tymi kierowcami, jak oni po tych dwóch minutach przyjeżdżają i się z nimi porozmawia i jedzie, to nieprawda, że trzeba jechać na GPS, bo można powiedzieć, wyłącz GPS, ja ci powiem, jak jechać, to niesłychane losy ludzkie dochodzą. Wiele z tych osób bez tej pracy czułoby się wykluczonymi społecznie, albo byli biedni, albo nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, albo czuli się, że przez mafie taksówkowe są spychani na bok. Dla niektórych z nich to jest zupełnie nowe życie. I to nowe życie i ta relacja, która właściwie oni uważają, że oni nie mają pracodawców, że oni są upodmiotowieni. Zupełnie jakby nowy rodzaj, nowa jakość tworzona na oczach. Mi się wydaje, że pan z Ubera nie przedstawił tego w ten sposób, który ja widzę. Tam jest znacznie więcej z punktu widzenia firmy idei,
idei, niż myśmy usłyszeli, a przynajmniej ja tak na to patrzę, dlatego że ja widzę te osoby, które inaczej byłyby na marginesie tego łańcucha działalności gospodarczej, które są w ten łańcuch włączone. Ja oczywiście całkowicie rozumiem, że są tacy, którzy przez to mogą być wyłączeni w tradycyjnych firmach taksówkowych, ale to już jest jakby druga strona medalu, więc z moich prezentacji ja bym chciał powiedzieć, że mój głos idzie bardzo za Uberem, aczkolwiek prezentacja nie była dostatecznie entuzjastyczna na temat tego, jak blisko firmy idei, jakkolwiek rozumianej, jest Uber dzisiaj. Bardzo dziękuję za Państwa wypowiedzi. Tak jak się spodziewaliśmy z racji Państwa bogatego doświadczenia i wiedzy, firma idea była tylko pewnym punktem startu i rzeczywiście rozmawialiśmy o przyszłości biznesu, przyszłości kapitalizmu. Zanim oddamy głos publiczności, bo będę prosił, żeby Państwo zostali z nami, oddamy głos publiczności i na koniec jeszcze Państwo będą do tych głosów mogli się ustosunkować. Teraz, ponieważ też moją rolą jest jednak trzymanie nas przy tej firmie idei, mam prośbę bardzo krótką, dokładnie jednym zdaniem, żeby każdy z Państwa powiedział, czym dla niego jest firma idea, jak rozumie firmę ideę, dokładnie jednym zdaniem. Może zacznijmy od Pana profesora Bickle. Firma, w której praca nadaje sens mojemu życiu. Dziękuję. Pan profesor? Firma, która kotwiczy się w... Mikrofon, jeśli by Pan był uprzejmy. Firma, która w swoim modelu biznesowym ma wartości. Pani profesor? Dla mnie to jest firma, która optymalizuje gospodarowanie zasobami wszystkimi, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu stawia człowieka i jego interesy, ale także w szerszym znaczeniu nie tylko jego interesy jako uczestnika, pracownika czy kierującego firmą, ale także w połączeniu z szerszymi relacjami społecznymi. Pan doktor Rutkowski. Jest to firma, która stawia na pierwszym miejscu człowieka jako, jako pracownika, jako konsumenta, jako kogoś, kto wchodzi w interakcję z firmą, w szczególności człowieka ubogiego lub wykluczonego i firma, która operuje w długim okresie, wiedząc, że włączenie tych ludzi będzie dla niej w długim okresie korzystne, a więc firma, która włącza wartości w swój model zarządzania. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, brawa dla naszej loży mędrców. Tak jak wspominałem, bardzo proszę, żeby Państwo z nami zostali. Ja poproszę trochę więcej światła na salę, żebym mógł wypatrzeć chętnych do wypowiedzi. Czy w naszej urnie z pytaniami pojawiły się jakieś karteczki? Niestety. No więc rozumiem, że wszyscy Państwo będą odpowiadać, zabierać głos wprost, po prostu do mikrofonu. Jeśli Państwo pozwolą, jeden z tych mikrofonów wykorzystamy dla publiczności. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to, o czym mówiliście tutaj dzisiaj, to czyste idee spółdzielcze. Tak pojmujemy to od 200 lat. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tej dyskusji. Ale chciałem coś powiedzieć do pana profesora Buja z pozoru nie łączącego się z tą dyskusją. Otóż w ubiegłą sobotę w Krakowie odbyły się wielkie regaty ósemek na Wiśle. Wygrała ósemka z pańskiej szkoły. Gratuluję serdecznie. 8 stukilowych mężczyzn, znakomicie współpracując, osiągnęło sukces. I to jest powód do dumy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czekam na kolejne głosy. Nie muszą to być pytania, mogą to być Państwa komentarze. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Bartosz Piłat i chciałem się odnieść do tej anegdoty profesora Buja, w której wystąpiła pani z Albanii. Otóż mam takie poczucie, że ona nie zaprotestowała przeciwko fanatykowi i przeciwko wariactwu w jej ocenie, tylko przeciwko temu, że ktoś hamuje jej możliwość dla innych ludzi dynamicznego zdobywania pieniędzy. No bo powiedzmy uczciwie, Albania, nie wiem jak jest tam teraz, ale z pewnością nie zalicza się do najbogatszych krajów. I pieniądze w takich krajach, mam takie przekonanie i poczucie, służą zasypywaniu pewnych braków. A w związku z czym nie ma czasu, to pan akurat wspominał, nie ma czasu na czekanie, żeby to gospodarstwo organiczne systematycznie, powolnie przynosiło jakieś dochody. Tam trzeba zrobić skok na pieniądze. Więc gospodarka, która rabunkowa tak naprawdę, rolnicza,
jest taką metodą, tylko że ona jest metodą na pozyskanie pieniędzy bardzo szybko, a jednocześnie traci się pewne wartości. No, te pieniądze po prostu służą zasypaniu pewnych braków. I stąd się bierze może takie podejście, które moim zdaniem pojawia się najzwyczajniej w świecie tam, gdzie kraje się rozwijają w sposób niezrównoważony. Tak? Bo te pieniądze najzwyczajniej w świecie służą zasypaniu braku pewnych wartości, służą zaspokojeniu pewnych potrzeb, które no, są pilniejsze niż myślenie o jakości przyrody, dobrostanu tej przyrody, jakości społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Czekam na kolejne zgłoszenia. Prosimy, mamy głos. Studencki. Skoro nikt się nie zgłasza, to taką dłuższą wypowiedź sobie pozwolę, bo mam tutaj trzy takie wtrącenia właściwie. Zacznę od, bo z socjologią mi się zdarzyło tu też zderzyć. Fromm mówił o czymś takim jak alienacja władzy w krajach demokratycznych, co polega na tym, że ludzie coraz bardziej tworzą byt nazywający się rządem. Rząd nam nakłada podatki, rząd robi to, rząd robi tamto, a nie mówią, że to my ludzie nałożyliśmy na siebie podatki, my ludzie chcemy tego. Podobnie mi się wydaje, że jest firmą ideą, która odpowiada na problem, że mamy korporację, która daje nam pieniądze, mamy korporację, która nas zatrudnia, mamy korporację, która kreuje nasz styl życia. To nie my ludzie kreują nasz styl życia, a nie my dajemy pracę. I wydaje mi się, że definicją firmy idei nie będzie, że firma idea to firma, która coś tam dba o ludzi, działa coś, tylko firma idea to są ludzie, którzy współpracują razem w ramach jakiegoś celu. I tym celem nie musi być koniecznie walka z głodem, z bezdomnymi, z niepełnosprawnymi. To wszystko, to są dobre cele, ale równie dobrze może być też ten poruszony wcześniej koncert. Jeżeli ludzie lokalni potrzebują koncert, to może firma idea skupia się na tworzeniu koncertów, whatever. I tak mi się to kojarzy. Tylko teraz problem z firmą ideą i tak samo z korporacją widzę dalej, że są to dwa rozwiązania, które mówią, że dany człowiek będzie żył tutaj i chce mieć stałą pracę. A proszę spojrzeć na moje pokolenie i pokolenia, które nadchodzą dalej, że one charakteryzują się tym, że one potrzebują przeżyć, one oczekują zmian, one się często przeprowadzają, nie dlatego, że szukają lepszej pracy, po prostu chcą zmiany co chwilę. A firma idea, tak samo jak korporacja, przewiduje, że mamy pracownika gdzieś w danym miejscu i on bierze odpowiedzialność, to jest bardzo istotne, brać odpowiedzialność za coś, bierze odpowiedzialność w tym społeczeństwie, w którym żyje, za to, co robi. Pytanie, czy to się sprawdzi w następnych pokoleniach, czy to jest tylko jakiś mit, że nasze pokolenia takie będą? No, to taką luźną refleksję zostawiam. Bardzo dziękujemy. Mamy kolejne zgłoszenie. Dzień dobry, Stefan Szwarc. Ja prowadzę stowarzyszenie, które zajmuje się, czy specjalizuje w takiej dość specyficznej dziedzinie delegowania pracowników. I w związku z tym mam codziennie do czynienia z ogromną taką brutalnością prowadzenia biznesu. I moja teza, czy pytanie jest takie, czy jest możliwe w ogóle stworzenie, czy użycie tej idei, firmy idei w sytuacji, kiedy w Europie czy w Polsce jest taka postępująca brutalizacja zasad prowadzenia biznesu. No bo nawet według tej piramidy Maslowa, jeżeli ktoś mi celuje pistoletem w głowę, no to ja nie będę myślał o tych wartościach wyższych. I więc z jednej strony mamy tą brutalizację, to znaczy mamy sytuację protekcjonizmu, w której powiedzmy przeciwko małej firmie polskiej czy inne państwo potrafi użyć swojej całej machiny do tego, żeby uniemożliwić jej świadczenie jakiejś tam usługi czy wykonanie jakiejś pracy. Z drugiej strony taka ideologia social, która teraz w Europie się pojawia, czyli ochrona miejsc pracy za wszelką cenę, to znaczy również kosztem pracodawcy, czy zapewnienie pracownikowi komfortu za wszelką cenę. I teraz powtórzę to pytanie, czy firma idea może istnieć w sytuacji, kiedy pracodawca działa w kontekście, który jest tak brutalny, że sprowadza go wyłącznie do pytania, czy on przetrwa, czy nie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan profesor Klich. Około 60 sekund. Chciałem wrócić do wątku wprowadzanego przez pana profesora Obuja, który to wątek w kontekście
przed momentem zadanego pytania wydaje się szczególnie istotny. Ja mam takie wrażenie, że tutaj paneliści chyba zgodzą się zdefiniować ideę firmy idei. A to, co pozostaje problemem i co świetnie zaadresował mój przedmówca, to nie jest pytanie czy, tylko pytanie w jaki sposób. A nie będę stawiał pytania, tylko wyrażę publicznie taki swój apetyt i takie swoje marzenie o tym, że dyskusje na temat w jaki sposób nie zakończą się na tym seminarium, nie zakończą się również na naszym listopadowym spotkaniu summit, ponieważ to jest największe wyzwanie. W jaki sposób? Odpowiadając na pytanie mojego przedmówcy, oczywiście, że padną. Nie da się. To jest wykładnia profesora Obłoja, którą podzielam. To musi być odpowiedni, tutaj odpowiednie podglebie, żeby odwołać się do pana profesora Blitlego i Grzybków. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Mamy kolejne zgłoszenie. Tam jeszcze, a tutaj za momencik wrócimy, dobrze? Prosimy pana prezesa. Ja mam dwa szybkie pytania. Po pierwsze, mamy bardzo dużo, wydaje mi się, na tej sali przedstawicieli nie tylko podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw, firm, ale również innego rodzaju instytucji, NGO-sów, fundacji, ministerstw. Chciałem zapytać, czy państwo paneliści uważacie, że ideę firmy idei można zaaplikować do tego typu instytucji, czyli do organizacji, a nie tylko do firmy sensu stricto. A po drugie chciałbym zapytać, czy uważacie państwo, że transparentność jest istotnym komponentem wartości w firmie idei? I krótkie wytłumaczenie, dlaczego zadaję to pytanie. Bo większość firm, z którymi spotkałem się w kontekście przykładów, które dzisiaj padły na tym ekranie i z tej sceny, począwszy od Patagonii, skądinąd bardzo przeze mnie lubianej, to są firmy, które nie ujawniają większości parametrów swojego funkcjonowania biznesowego. Mam też swoje doświadczenia z różnego rodzaju dyskusji panelowych o społecznej odpowiedzialności biznesu, gdzie przez 15 minut dyskutowaliśmy z jednym z koncernów dystrybuujących produkty spożywcze o tym, w jak pięknych, w ogromnych klatkach lub bez klatek chowane są kury. Natomiast wszystko położyło dyskusję pytanie z mojej strony, a o ile krócej płacicie dostawcom, którzy dostarczają te kury? Chodzi mi o to, że czy to nie jest tak, że brak pełnej transparentności, niekoniecznie takiej, jaką nakłada reżim rynku jakby publicznego i parkietu i giełdy, to jest jednak pewien problem w kontekście rzeczywistego pokazania firmy idei. Bo jak popatrzycie państwo na raport firmy na przykład Patagonia, to nie znajdziecie tam zbyt wielu konkretów w raporcie rocznym za rok 2015, bo 16 chyba jeszcze go nie ma. Jest tam bardzo wiele haseł, bardzo ciekawych inicjatyw, natomiast bardzo mało konkretów. Więc pytanie o transparentność, czy nie jest istotnym komponentem tego, żeby idea była prawdziwa? Bardzo dziękujemy. Tutaj już zakolejkowane zgłoszenie. Mikrofon, jeżeli byśmy mogli prosić o właśnie. Posłuchajmy. Dzień dobry, Krzysztof Czulak, koło naukowe GAP. Tutaj była mowa o transparentności. Wcześniej Mateusz mówił o kwestii pracowników, a wcześniej jeszcze była mowa o Uberze. Ja też często podróżuję Uberem, często z niego korzystam. I zwłaszcza gdy mnie wożą osoby w moim wieku albo troszeczkę ode mnie starsze, to poruszam te kontrowersyjne tematy z tymi kierowcami, czyli tematy podatków, tematy optymalizacji, tematy zatrudniania, tematy licencji. I gdy sobie o tym rozmawiamy i dyskutujemy sobie spokojnie, bo wiadomo, że nie jestem z żadnego urzędu ani nic, to tam nigdy się nie pojawia temat idei, że Uber jest taki fajny, że Uber ogranicza spalanie spalin, że Uber jest ekologiczny, że Uber coś tam, że Uber coś tam. Tylko na ogół dostaję jedną odpowiedź. Ja na szczęście jestem zatrudniony przez firmę zewnętrzną na zleceniu i ja nie mam żadnej odpowiedzialności, firma odpowiada za mnie, a ja tylko wykonuję polecenia i ja tylko jeżdżę. I być może
pan tutaj siedzący w loży Mędrców ma inne doświadczenia w rozmowie z kierowcami. Ja mam takie, ja tamtej wizji wśród tych młodych ludzi nie widzę. I mam właśnie pytanie, czy jeśli jest firma Idea, jeśli ona się tak za taką firmę uważa, to jak powinno wyglądać szkolenie, jak powinno wyglądać wpajanie tych wartości dla pracowników po prostu na najniższych szczeblach? Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Prosimy bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałam też się odnieść do wypowiedzi pana profesora Oboja, co pewnie nikogo już nie dziwi w tej chwili. Pan profesor trochę sceptycznie odnosi się do tych firm idei, mówi pan o rozkładzie normalnym, ale właściwie w takim kontekście, że można wywnioskować, że uważa pan, że te firmy idee są na jednej części skrajnej tego rozkładu normalnego, w związku z tym w jakiś sposób już wartościujące je pozytywnie, prawda? Czy się mylę? Ta anegdota z Albanką, to o czym pan mówił, w moim przekonaniu też nie jest czymś, co tak naprawdę podważa w ogóle sens funkcjonowania czegoś takiego jak firma Idea, dlatego że idea jak to idea, każda może być po prostu źle zastosowana w złym kontekście, w złym miejscu i w związku z tym to nie jest kwestia problemu z firmą ideą, tylko tą ideą, która się w złym kontekście pojawiła, ale to tak zupełnie na marginesie. Zastanawia mnie coś innego. Zastanawia mnie, czy nasz problem z firmą ideą nie polega na tym, że żyjemy w tej chwili na przełomie jakiegoś paradygmatu, który zmienia się zupełnie na naszych oczach. Paradygmat kapitalizmu, który zupełnie jakby się przeobraża i wręcz widzimy to właściwie na każdym kroku. Jednocześnie mamy pokolenie milenialsów, które jest zupełnie innym pokoleniem niż dotychczasowe, z innymi wartościami, z innymi potrzebami. Pan profesor Blikle powiedział o tym, że jakby tą najważniejszą częścią firmy idei jest kwestia właśnie pracy, tego, że ta praca musi być czymś fascynującym, czymś niesamowitym i rzeczywiście milenialsi mają takie podejście. Ale jednocześnie wartość firmy idei nie jest wartością, która byłaby w taki normalny, zwykły sposób jakby mierzona, taki jak się przyzwyczailiśmy do tego w tradycyjnym kapitalizmie. Bo ta wartość jest w jakiejś części oczywiście związana z zyskiem, ale jest w dużej części związana z innymi różnego rodzaju wartościami. Więc ja się zastanawiam, czy nasz problem z firmami ideami nie polega po prostu na tym, że one nie przystają do dzisiejszego paradygmatu kapitalizmu, że one wychodzą naprzeciw, znaczy, że one tak naprawdę powodują, że... Znaczy one ciągną kapitalizm do innego paradygmatu, a jednocześnie zmieniają ten paradygmat same, tak? W ten sposób, że te wartości, które do tej pory były najbardziej istotne, te wymierne, te związane z zyskiem, mierzeniem, no, w jaki sposób jakby odnosić typową firmę, tą z rozkładu normalnego z górki i firmę ideę, jeśli chodzi o wartość dla akcjonariuszy. To zaczyna być inaczej mierzalne. Więc czy nasz problem nie polega na tym, że widzimy zmianę paradygmatu, one już głęboko są jakby skierowane czy schowane w tym nowym paradygmacie, ale ten nowy paradygmat jest dla nas jeszcze nadal wielkim znakiem zapytania i jeszcze nadal czymś, co nie do końca potrafimy zwerbalizować, tak jak ja nie potrafiłam do końca się zwerbalizować w moim pytaniu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i proszę państwa, ostatni głos w sali, ale za to głos szczególny, bo twórca koncepcji firmy idei, profesor Jerzy Hausner. Ja myślę, że nieporozumienie, które Michał Rutkowski w tej rozmowie wprowadził, polega na tym, że my nie mówimy o idei firmy. My świadomie użyliśmy nazwy firma idea, by zaprzeczyć potrzebie istnienia uniwersalnej idei firmy. Co nie znaczy, że nie możemy firmę definiować. Zresztą definiujemy ją na różne sposoby. Co oznacza jednak, jeśli akcent przenosimy na poszukiwanie uniwersalnej idei firmy w kierunku powiedzenia, że ważne jest to, jaka jest idea konkretnej firmy? Otóż oznacza to, że każda firma musi określić sama swoją ideę. A co oznacza w tym przypadku idea firmy? To, czy ta firma potrafi określić swój własny sposób wytwarzania wartości, proces wytwarzania wartości. Ważne jest tutaj słowo proces, bo ono sygnalizuje rozwój
Ważne jest wytwarzanie. Przy czym, co oznacza ta zależność, wytwarzanie wartości jako proces? Oznacza, że w istocie rzeczy fundamentalne znaczenie ma zależność pomiędzy zasobami, z których firma korzysta, niekoniecznie je posiadając, a strumieniami, które generuje. I to w taki sposób, czy generowane strumienie podtrzymują zdolność do tego procesu wytwarzania wartości, czyli nie niszczą więcej zasobów, niż pozyskują efektów ekonomicznych ze strumienia. Otóż jeśli się tak popatrzy na ten proces, to on jest podtrzymywalny ekonomicznie i ma sens ekonomiczny, ale tylko wtedy, kiedy zrozumiemy, że istnieje bardzo ścisła zależność pomiędzy wartościami egzystencjalnymi a wartościami instrumentalnymi. Pan profesor Obuj, który zdaje się być trochę innego zdania, bardzo popiera to wtedy, kiedy mówi, firma jest wartością. Tylko czy to jest zaklęcie, czy to jest proces ekonomiczny, który potrafimy opisać? Mnie interesuje, czy potrafimy opisać taki proces ekonomiczny, którym rzeczywiście firma jest wartością, a jest wartością dlatego, że potrafi wytwarzać wartości. Czy takie firmy mogą wygrać? Nie, obecnie wygrać nie mogą. Kiedy mogłyby wygrać? Kiedy stworzą, tak jak te grzyby, bo ta analogia jest bardzo ciekawa, swoje pole grawitacyjne. Czy mogą je wytworzyć tylko między firmami? Nie. Potrzebują do tego miasta, potrzebują do tego szkoły, potrzebują do tego innych banków, innych instytucji finansowych, potrzebują też innych konsumentów, potrzebują też innych organizacji pozarządowych, które nie przychodzą i mówią, pomóżcie nam, tylko mówią, my mamy część tego, czego wy potrzebujecie i wspólnie wytwórzmy coś razem. No ale jeśli nie uda się, pan profesor sceptycznie na to spojrzał, odpowiem tylko, że wszyscy jesteśmy zgubieni, choć pewnie nie w tym samym czasie. Dziękujemy bardzo. Wracamy w takim razie do loży mędrców. Szanowni Państwo, ten czas, który nam został, przeznaczamy na Państwa komentarze. Mamy po kilka minut na każdą z wypowiedzi. Bardzo proszę, żeby Państwo odnieśli się do tego, co padło w dyskusji. Zacznijmy od pana profesora Bigla. Więc tutaj z naszej strony padło takie stwierdzenie, że profesor Hausner wymyślił firmę ideę i nie wiadomo, czy to się przyjmie, nie wiadomo, czy takie firmy powstaną. Otóż ja się sprzeciwiam takiemu stwierdzeniu. Profesor Hausner nie wymyślił firmy idei. On zauważył pewne zjawisko, je opisał i nazwał. Pasteur nie wymyślił mikrobów. On je zobaczył. Laloux nie wymyślił firm turkusowych. On je nazwał, opisał i uczynił tą ideę, ten paradygmat popularnym. Ludzie się tym zaczęli interesować. Padło stwierdzenie, że firma idea nie może wygrać w tej chwili, ale przecież one są i wygrywają. Tylko firmami, ideami, tak samo jak z turkusowymi, nigdy nie będzie tak, że ta jest stuprocentowo turkusowa. Ma jest mniej lub bardziej turkusowa. Im bardziej turkusowa, tym ma lepsze szanse na przeżycie na rynku i to pokazuje i Laloux, i bardzo wiele innych przykładów, chociażby badania Instytutu Gallupa. Pani się zapytała o tą miarę i tą miarę w odniesieniu do giełdy i ja sobie przypomniałem, że jest taki indeks giełdowy, który się nazywa Human Impact and Profit. Jego stworzył Paul Herman, napisana jest na ten temat książka, która w jakiejś mierze, no to co odpowiadając tutaj na Państwa też pytania, w jakiejś mierze można powiedzieć mierzy tą ideowość albo tą turkusowość firmy. No i co jest charakterystyczne, że ten pozycja w tym indeksie, już bardzo tak matematycznie mierzalnym, bardzo silnie koreluje z wartością firmy na giełdzie, ze wzrostem firmy na giełdzie i w tej chwili jest grupa inwestorów, która się interesuje tym indeksem i to ten indeks jest dla nich wskaźnikiem, gdzie inwestować. To, co pan profesor powiedział po angielsku, mi się daje, to się daje powiedzieć po polsku, łajdacy zwyciężają. I tak, tylko w społeczności łajdaków, to tam trzeba być najlepsi, najwięksi łajdacy zwyciężają w społeczeństwie łajdaków. Natomiast no ja widzę wokół siebie jednak ludzi, którzy nie chcą być łajdakami i którzy mimo to dobrze żyją. W dużej mierze
Są to firmy rodzinne, ja się akurat obracam w tym kręgu od 8 lat, nie mówiąc o mojej firmie rodzinnej. To są firmy najczęściej zbudowane na wartościach. To jest ponad półtora miliona firm w Polsce. Wszędzie na świecie to jest więcej firm rodzinnych niż nierodzinnych. I te firmy też w jakiejś mierze, one nie mówią o sobie, tak jak myśmy dzisiaj mówili, w jakiejś mierze, czasami w dużej mierze, one są zbudowane na wartościach. Czyli nie interesuje nas tak bardzo maksymalizacja zysku, jak wizerunek firmy, honor rodziny, ta twarz, którą dajemy za naszą firmę, w szczególności jeżeli firma nosi nasze nazwisko. No i chyba wyczerpałem mój czas. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Pan profesor Obłój. Dziękuję bardzo. Jak najszybciej. Znaczy, idea jest... Nie włączony. Idea jest aplikowalna, odpowiadając na pytanie pana profesora Powalacza, moim zdaniem wszędzie. Ja na przykład robiłem wywiady z polskimi przedstawicielami i uczniami administracji publicznej, prawda, z tej szkoły, którzy byli na praktykach w Wielkiej Brytanii. I dla nich jest absolutnym szokiem różnica w funkcjonowaniu administracji publicznej w Wielkiej Brytanii versus funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, która to administracja, no nie będziemy tego tematu rozwijać, mniej więcej wiemy, o co chodzi. Tam ona jest znacznie bliższa temu, o czym tutaj mówił pan profesor Hausner i pozostałe osoby niż w Polsce, w związku z tym tak, to jest przenośne. Po drugie, absolutnie strasznie ważna rzecz, na którą zwrócił też pan uwagę, transparentność. I ja uważam, że to jest rzecz, którą całkowicie w tych wszystkich dyskusjach dzisiaj żeśmy przegapili. Bo transparentne są i to też w ograniczonym stopniu firmy publiczne, natomiast żeby tak naprawdę potrafić zrozumieć logikę funkcjonowania firmy i jej stopień inkluzywności, prawda, ideowości i tak dalej, czy zakotwiczenia w wartościach, ona musi być znacznie bardziej transparentna niż firma prywatna typu Patagonia. Pani doktor Mucha, znak zapytania tak. Ja też nie mam żadnej rozsądnej odpowiedzi i chyba rzeczywiście potrzebujemy zmian paradygmatu i mi się wydaje, że w dwóch wymiarach. Pierwszy to jest ten, na który zwróciłem uwagę. Znaczy ja nie jestem wielkim fanem obwiniania korporacji. Winni są wszyscy, a przede wszystkim inwestorzy i konsumenci. W związku z tym zacznijmy edukację od siebie. To znaczy i to, co jest fascynujące i fajne w młodym pokoleniu milenialsów, to ponieważ to jest pokolenie, które wie, że odziedziczy nieprawdopodobne fortuny po swoich rodzicach, jesteście ci, którzy zostali na sali, pierwszym pokoleniem w tej części świata, które po rodzicach dostanie zapewniony byt. I w związku z tym możecie wydawać pieniądze. To wydawajcie je teraz. Wydawajcie je na rzeczy produkowane przez przyzwoite firmy, przyzwoite produkty, niewykorzystujące niewolniczej siły roboczej i niewykorzystujące tego krwiożerczego, jak to powiemy, kapitalizmu. I popyt stworzy podaż, gdzieś zwyczajnie. To zresztą dotyczy całej Europy Zachodniej, w większym stopniu w Europie Zachodniej i świata zachodniego niż Polski. Rzeczywiście idzie wielka fala dziedziczenia, chyba że rządy wprowadzą 80% podatki. A drugie to jest edukacja pracownika. Mamy prawo się buntować, mamy prawo mówić nie, mamy dwie nogi, można wychodzić z firm i ludzie to robią. I zresztą milenialsi to robią. Zgodnie z badaniem Deloitte'a, przeciętny milenials chce zostać w firmie najbliższe 2 lata. A 90% milenialsów opuści swoje firmy w ciągu najbliższych 4 lat. I nie dlatego, że to są firmy złe, krwiożercze albo turkusowe. Dlatego, że mają taką ochotę. I sobie pójdą. Pójdą gdzieś indziej po nowe doświadczenia. I szczerze mówiąc, bardzo dobrze. I teraz nie byłbym sobą, gdybym nie zakończył pesymistycznym elementem. Mianowicie jest ogromne zagrożenie dla firm idei i dla całej dyskusji, którą tu prowadziliśmy. I to jest zmiana paradygmatu, nawiązując do tego, o czym mówiła pani doktor Mucha.
zmiana paradygmatu przedsiębiorstwa, która idzie. Tradycyjnie przedsiębiorstwo zawsze było rurą. I myśmy rurę rozumieli. Ekonomista rozumiał rurę, człowiek od zarządzania rozumiał rurę, przedsiębiorca rozumiał rurę. Wchodziło coś, było przetwarzane, kręciło się, wchodziło do systemu dystrybucji, wpadało do sprzedaży. To taki klasyczny łańcuch wartości. I na naszych oczach ten paradygmat się łamie. To znaczy zaczynają dominować platformy. I platformy są, proszę Państwa, nietransparentne, aspołeczne i prawie niemożliwe w regulacji. I dlatego ja nie korzystam z Ubera. Ja akceptuję jego funkcję konkurencyjną i nigdy w życiu do niego nie wsiadłem i nie wsiądę. Bo to jest przedsiębiorstwo, które jest największym zagrożeniem dla funkcjonowania firm idei, o których mówiliśmy. Google, Amazony, Alibaby, Facebooki i Ubery. Bo one będą zabijać i niszczyć gospodarkę taką, jaką rozumiemy i być może muszą zmienić ten paradygmat. A co będzie po tej katastrofie, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tym razem się zgodziłem ze wszystkim, panie profesorze. Proszę państwa, dochodzimy do dobrych, prawda, zgodnych wniosków. To dobrze świadczy pani profesor Mączyńska. Ale to ja też się zgadzam z tym, co powiedział pan profesor Obój, ale ja jednak widzę w tym odrobinę optymizmu, że pan podziela tę opinię pana profesora Hausnera, że jeżeli firma rodzinna, firma idea się nie upowszechni, to wszyscy jesteśmy straceni. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Tylko to jest, jak zawsze w każdym okresie przesilenia cywilizacyjnego, to jest pewien wyłom, odstępstwo od takiego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, które było do którego przywykliśmy. Specjalnie nie te wartości humanitarne nie miały jakiegoś priorytetu w tych firmach nastawionych głównie na biznes i taka na zyski. I to jest rzeczywiście wypracowywanie zysku było traktowane jako taki element zasadniczy. Jednak życie wymusza, a to życie to fakt, że w wyniku poprzedniego paradygmatu doszło jednak do ogromnego marnotrawstwa potencjału. Dochodzi wciąż. Mamy do czynienia jednak z syndromem gospodarki nadmiaru, a nadmiar, chociaż lepszy, jak pisze Kornaj, niż gospodarka niedoboru, to jednak wcale nie gwarantuje nam ludziom takiej komfortu i poprawy znaczącej jakości życia. Więc i dlatego, żeby nie doszło do tej katastrofy, o której mówi pan profesor Hausner, to musi być cały system firmą ideą, system społeczno-gospodarczy. A jaki, kiedy on może być takim systemem, jeżeli ta inkluzja, o której mówimy, no bo cechą firmy idei, jedną z cech jest takie utożsamianie się ludzi z tą firmą i z tymi ideami, które tam realizuje i które przyjmuje. Ci ludzie pracujący tam muszą się czuć współautorami i z tym się wiąże też odpowiedzialność. Jak nie ma współautorstwa, nie ma odpowiedzialności. Więc tutaj ten system, żeby firmy się rozmnożyły jak te grzyby, firmy idee, to musi być inkluzja społeczna, czyli poszanowanie dla zdobyczy cywilizacyjnych, muszą być inkluzywne przedsiębiorstwa jako takie, czyli te turkusowe, czyli które włączają zasoby, wykorzystują zasoby, a zwłaszcza intelektualne. No i musi być inkluzywny rynek, czyli niewykluczający. I czwarty element to inkluzywne prawo, państwo i samorządy. I tutaj spółdzielczość jest istotnym elementem tej inkluzywności, bo to jest tak zaniedbana tragicznie w całym naszym systemie, w całym okresie transformacji, stracony w dużej mierze potencjał, na szczęście nie całkowicie,
ale w każdym razie ta inkluzywność w tych czterech obszarach i to jest też odpowiedź i dołączam do tej odpowiedzi, że miejsce na firmę ideę jest wszędzie, we wszystkich szczeblach i to jest właśnie, ja właściwie jak czytałam książkę Acemoglu, dlaczego narody przegrywają i tam jest odpowiedź w jednym z rozdziałów, odpowiedź jest w rozdziale, który się nazywa instytucje, instytucje, instytucje. No to firma idea jest instytucją, która jest ukierunkowana na określone wartości. I istotne jest, żeby te inne instytucje nie były ekstraktywne, wyzyskujące, tylko włączające. Bardzo dziękujemy i teraz jeszcze zabierze głos pan doktor Rutkowski. Ja myślę, że to, co podkreśliła pani doktor Mucha, to jest absolutnie prawda. Następuje zmiana paradygmatu, ale jestem optymistą. Ja sądzę, że fakt, że coraz więcej firm, czy siebie nazywa firmami ideami, czy nie nazywa, działa jak firmy idei i jest właśnie częścią tej zmiany paradygmatu. Jest to odpowiedź na wyzwanie zmieniającej się natury kapitalizmu. I wydaje mi się, że odpowiedzią na to wyzwanie jest właśnie pojawienie się tych firm, których profesor Obuj albo nie lubi, albo nie używa. Ale to już jest ten proces zmiany paradygmatu, w którym jesteśmy zaawansowani i go obserwujemy. Bardzo interesujące było pytanie o przejrzystość, o transparentność, prawda? I mi się wydaje tak, że jeżeli zgodzimy się z tym, co powiedział profesor Hausner, to znaczy, że każda firma ma wytworzyć swój własny proces zdefiniować wytwarzania wartości. Swój własny, specyficzny proces. I w dodatku my tego procesu nie będziemy w stanie zmierzyć, porównać, czy też nie będziemy uważali, że to jest ważne, to w takim razie mi się wydaje, że przejrzystość nie jest aż taka istotna. Dlatego, że wtedy firma idea będzie się w dużym stopniu sprowadzała do historii o tej firmie, taki feel good factor, żeby to było wszystko dobrze opowiedziane. To będzie bardzo dużo rzeczy niemierzalnych, które chcą, żebyśmy wszyscy o tej firmie dobrze myśleli, bo to jest swój właśnie przez siebie zdefiniowany proces wytwarzania wartości. Pan profesor Blickley przypomniał mi grę elektroniczną, którą miałem w dzieciństwie. To było w 60-tych latach, to się nazywało mózg elektroniczny i tam była taka rubryka odkrył czy wynalazł. I jak się dobrze połączyło, czy cię odkryło coś, czy wynalazło, to żarówka się świeciła. Więc ja bym powiedział tak, oczywiście, że profesor Hausner i pan Zmyślony nie odkryli firmy idei, jak pan powiedział, ale oni wynaleźli termin dla tego zjawiska, które zaobserwowali, który to wynalazek może prowadzić do nowych odkryć i wynalazków. Także ja bym się z tym zgodził, ale pan mi przypomniał ten mózg elektronowy. Wreszcie ostatnia rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to mówił o tym profesor Obuj, pokolenie, podatki. Nie mogę tego pominąć milczeniem, ale głównym źródłem zwiększającej się nierówności wewnątrz krajów, w dzisiejszych czasach, wewnątrz krajów, bo nierówności między krajami idą w dół. Głównym źródłem jest nierówność aktywów. Gini aktywów jest ponad 0,8. Także wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym jest, co zrobić, żeby dokonać wyrównania tych aktywów i tu rzeczywiście wchodzimy w sytuację, w której instrumenty są bardzo ograniczone. Podatek od spadku jest jednym z, być może z niewielu instrumentów, który może być wykorzystany z punktu widzenia radykalnego przeobrażenia tej nierówności, razem z innymi różnymi rzeczami, a niektóre z nich próbowane, jak ezopy. Także ja uważam, że będzie challenge polegający na tym, że to pokolenie, o którym pan mówił, ono może nie odziedziczyć tego, co mogłoby odziedziczyć, gdybyśmy nie dbali o większe wyrównanie poziomu życia. I wreszcie ostatnia uwaga, tutaj padło pytanie studenta, czy ta koncepcja firmy idei, ona rozumie milenialsów, którzy chcą nowych wrażeń, którzy chcą, żeby życie było dynamiczne. Ja mam wrażenie, ale każdy z nas definiuje sobie trochę inaczej tą firmę ideę, bo każdy z nas ma prawo swojego własnego procesu interpretacji wytwarzania wartości. Więc ja zrozumiałem firmę ideę w taki sposób, to trochę z tego dekalogu, który rano usłyszeliśmy, punkt 9 mówił o spirali rozwojowej. I ta spirala rozwojowa, tam bardzo ważny punkt miał miejsce, że jak się idzie od A do B, to nie jest linia prosta. Musi być gorzej, żeby było lepiej. To jest spirala, znaczy schodzimy gdzieś w dół, żeby pójść dalej. Co to oznacza? Ja rozumiem to. Firma idea jest firmą, która jest niezwykle otwarta na zmiany, która jest w związku z czym otwarta na nowych pracowników przychodzących na 2-3 lata, odchodzących, pracujących na pół etatu, ćwierć etatu, albo pracujących, po prostu świadczących usługi na rzecz tej firmy, więc ja nie byłbym pesymistą. Ja myślę, że firma idea dobrze się wpisuje w zmiany paradygmatu, które obserwujemy w takiej makroskali, ale także odpowiada na, że tak powiem, życzenia milenialsów z punktu widzenia dostarczania dynamicznych wrażeń życiowych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy naszej loży mędrców. Bardzo Państwu dziękuję.